Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka. Witamy na kolejnej przedwyborczej samorządowej debacie Radio Opole, organizowanej w przytulnych wnętrzach Presscafe Radiowa. Witamy serdecznie Piotr Moc i Marek Świercz. Dziś z nami są kandydaci na burmistrza Namysłowa. O najwyższy urząd w mieście ubiega się w tych wyborach 8 kandydatów. A kto z nich weźmie udział w debacie? Okazuje się, że są wszyscy. Zaczynamy od pań. Teresa Ceglecka-Zielonka, kandydatka Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam cały Namysłów. I Urszula Łyżniak, kandydatka Komitetu Wyborczego Porozumienie Namysłowskie. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam. A teraz panowie w porządku alfabetycznym. Sławomir Gradzik, kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, witam serdecznie. Julian Kruszyński, kandydat Platformy Obywatelskiej, dziś namysłowski starosta. Dobry wieczór Państwu. Krzysztof Kuchczyński, kandydat Wspólnoty Obywatelskiej, burmistrz od 4 kadencji. Pozdrawiam wszystkich. Włodzimierz Putowski, kandydat Komitetu Solidarni dla Namysłowa. Dzień dobry Państwu. Bartłomiej Stawiarski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór Państwu. I Artur Włodarczyk, kandydat Komitetu Przyjazny Samorząd. Dobry wieczór. Zacznijmy nieco prowokacyjnie. Kilkanaście lat temu my, dziennikarze, jeździliśmy do Namysłowa z okazji kolejnych inwestycji. Kosztowaliśmy, osobiście pamiętam, lodów Schellera. Oglądaliśmy mecze drugoligowej Warty. Jeśli jedziemy dzisiaj, to czasem z takich sympatycznych okazji jak otwarcie basenu. Ale niestety częściej z okazji politycznych kłótni, sporów na przykład o zarządzanie szpitalem, czy z powodu protestu kupców przeciwko zamykaniu rynku dla samochodów. A na konferencjach demograficznych w Opolu słyszymy, że tylko co dziesiąty maturzysta z Namysłowa chce po studiach wrócić do rodzinnego miasta. No to nasuwa się pytanie, w jakiej kondycji jest dziś Namysłów, panie burmistrzu? Krzysztof Kuchczyński. Dobry wieczór Państwu. Z mojej strony mogę powiedzieć, że w dobrej. A świadczyć może o tym chociażby budżet nasz, gdzie na 2014 budżet nasz wynosi 80 milionów złotych, a w 2010 wynosił 65 milionów złotych. Także a skąd ten przyrost? Jest różnica w dochodach własnych. Przede wszystkim zwiększyły nam się chociażby podatek od Veluxa, mamy w wysokości 1,5 miliona złotych podatek od nieruchomości. To są niemałe pieniądze. Pani Teresa Ceglecka-Zielonka, jak pani ocenia sytuację w Namysłowie? Właśnie obecną sytuację w Namysłowie. Panowie sami właściwie już ocenili naszą sytuację. Przyjeżdżacie, zapraszamy jak najczęściej, ale z okazji otwarcia nowych inwestycji, no niestety nie spotkaliśmy się i to dosyć dawno. Oczywiście to, co pan burmistrz powiedział, mój szkolny kolega, 80 milionów to jest duża liczba, ale niestety brakuje nam miejsc pracy właśnie dlatego, że nie mamy inwestorów i to jest pierwsze podstawowe zadanie, o tym na pewno wszyscy pamiętamy, nie tylko my kandydaci o tym mówimy, bo to są nasze największe problemy. Nie ma miejsc pracy, nasza młodzież wyjeżdża. Sławomir Gradzik, SLD? Moim zdaniem Namysłów to powiat osób bezrobotnych, bezrobocia, które corocznie rośnie. Ja mogę porównać dla porównania powiat kępiński, w którym bezrobocie wynosi około 5%, to jest odległość około 20 km. W Namysłowie wynosi na koniec roku 2013 w granicach 19%. Sami Państwo muszą sobie odpowiedzieć, czy w Namysłowie dzieje się w tym kierunku dobrze, czy źle. Odległość nas dzieli tylko 20 km. Ja przejeżdżam akurat ten odcinek drogi codziennie i z podziwem patrzę na tych przedsiębiorców, gdzie inwestują. Są rodzinne firmy, rozwijana jest mała i średnia przedsiębiorczość. W tym momencie uważam tak samo, nie wystarczy wystawić dużych billboardów, że jest teren inwestycyjny, na pewno trzeba coś w tym kierunku zrobić. Tak jak sam pan redaktor tutaj zauważył, że 10 lat temu ostatnia inwestycja była, w 100% się z tym zgadzam. W 2002 roku oddany został zakład Velux, który no, na tym inwestycje w Namysłowie tak naprawdę się skończyły. Urszula Łyżniak, kandydatka Komitetu Wyborczego Porozumienie Namysłowskie. Szanowni Państwo, nasz Namysłów w tej chwili to jest stagnacja. Stagnacja, nie rozwija się miasto. Dlaczego? Dlatego, że inwestycje są po prostu w zaniku. To znaczy to, co powstało, to powstało, tak jak pan redaktor tutaj przytoczył, dwa zakłady pracy.
W tej chwili bardzo mnie dzisiaj też dotknęła. Może bardzo mnie poraziło to, jak pan profesor Jończy z Uniwersytetu Opolskiego wyraził się, że nasi maturzyści chcą stąd uciekać. Dlatego też nie w swoim programie... Nie tylko z Namysłowa, ale tutaj rzeczywiście był ten wskaźnik bardzo tak, wysoki. Tak, bardzo wysoki, więc w moim programie też właśnie chciałabym zapewnić ludziom młodym zatrudnienie poprzez między innymi promocję miasta, bo żeby ściągnąć inwestorów do Namysłowa, trzeba przede wszystkim wypromować miasto. O Namysłowie jest po prostu zbyt mało się mówi, nie widać naszego miasta, nie promujemy się tak jak powinniśmy. Ale poprzez browar? Jest jakaś promocja? Poprzez browar, ale to nie jest ta sama promocja, co była kilka lat temu. Oczywiście pytanie jest prowokacyjne. Tak. Włodzimierz Putowski, Solidarni dla Namysłowa. Szanowni Państwo. Jest dobrze, jest źle? Jest, tutaj zgodzę się z moją przedmówczynią, jest stagnacja. Miasto funkcjonuje dzięki inwestycjom sprzed kilkunastu lat. Jest to kilka dużych zakładów, które trzymają stosunkowo sporą liczbę miejsc pracy. Generują miejsca pracy również wszelkiego rodzaju urzędy związane zarówno z gminą, jak i z powiatem. Natomiast zupełnie nie ma żadnych inwestycji, które by generowały nowe miejsca pracy, a szczególnie te, które będą atrakcyjne dla młodzieży. Proszę Państwa, miejsca pracy, szczególnie średniej kadry kierowniczej, są dziś zajęte przez przybyszów z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tutaj. Tutaj tylko pracują, nocują gdzieś w hotelach, w okolicach. I to jest kadra kierownicza dzisiejszych marketów, w których mamy zatrzęsienie w mieście. I to są jedyne ostatnie inwestycje. Tutaj nie będę też specjalnie oryginalny mówiąc, że potrzebny jest teren pod inwestycje. To, co dzisiaj oferuje nasze miasto, jest to teren przeszło 50-hektarowy, owszem, ale teren niemalże nieuzbrojony. W strefie, specjalnej strefie, ten teren to jest raptem 6 hektarów, z tego co pamiętam. Jest to teren zbyt mały, żeby przyciągnąć zbyt dużego inwestora, który będzie potrzebował tego terenu dużo. Namysłów ma fajne położenie komunikacyjne, bo trzeba przyznać, że ta sieć dróg łączących nas z większymi ośrodkami nie jest zła. Natomiast w samym mieście też inwestycji wymaga przemyślenie ciągów komunikacyjnych, które są bardzo trudne do przejazdu. Artur Włodarczyk, kandydat Komitetu Przyjazny Samorząd. Nie trudno zgodzić się z moimi przedmówcami. Ja dodam do tego tyle, że w Namysłowie panuje marazm i stagnacja kulturalna i gospodarcza. Dlaczego kulturalna? Sami Państwo mówili, że młodzież nie chce wracać do naszego Namysłowa, bo tam się naprawdę kulturalnie nic nie dzieje, kompletnie nic. Dlaczego gospodarcza? Chociażby konflikt pana burmistrza z przedsiębiorcami z rynku. Wywołali Państwo tutaj bardzo fajnie temat browaru Namysłów. Ostatnimi czasy, nie tak dawno jak tydzień temu bodajże, była rozmowa z panem prezesem browaru Namysłów i pan prezes powiedział wyraźnie, nie układa nam się w ogóle współpraca na linii browar-gmina. Prawdopodobnie zabierzemy, kolokwialnie mówiąc, swoje zabawki i przeniesiemy się do Braniewa. Tam przed nami rozcielają czerwony dywan, natomiast w Namysłowie ciągle kłody pod nogi. Zarówno oczyszczalnia, najdroższe ścieki w Polsce, jak i tereny, na których miały być budowane magazyny, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. My tego nie chcemy. Julian Kruszyński, Platforma Obywatelska, panie starosto. Szanowni Państwo, miasto powiatowe musi mieć swój pomysł na pozycję w regionie i w kraju. Niestety Namysłów do tej pory takiego pomysłu nie ma. Nie dostrzeżono, wszyscy przedmówcy stwierdzili to zgodnie. Miasto jest nijakie, nie ma charakteru swego, mimo swojej 750-letniej tradycji. Ono się nie wyróżnia niczym na mapie miast w Polsce, a wręcz przeciwnie, popada w regres i taką stagnację. To, że młodzi uciekają, to rzeczywiście właściwie nie dziwi, ponieważ żeby młody człowiek po studiach mógł wrócić do miasta, to on musi mieć po co wrócić do tego miasta. Jeżeli miasto nie proponuje pracy, jeżeli nie proponuje dobrych, tanich mieszkań, albo praca jest kiepsko wynagradzana, jeżeli nie ma oferty kulturalnej czy rozrywkowej po ciężkiej pracy, to raczej takich środowisk się unika, bo w takich miejscach się żyje nie najciekawiej, nie najlepiej. Rzeczywiście jeden problem to jest pozyskiwanie inwestorów.
Mówi się, że miarą skuteczności władzy jest liczba pozyskanych inwestorów. I niestety od 10, właściwie 11 lat nic w tym temacie się nie dzieje w naszym mieście. Natomiast ubolewam nad tym, że rzeczywiście istnieje wyraźne niebezpieczeństwo na wyprowadzenie browaru Namysłów poza Namysłów, łącznie z jego dyrekcją, z większością załogi. Produkcja będzie poza Namysłowem i to jest tragedia dla naszego miasta, ponieważ marka Browar Namysłów jest najbardziej rozpoznawalną marką. To jest ten ambasador Namysłowa, który w Polsce promuje Namysłów. Nad tym bardzo, bardzo ubolewam. Myślę, że nowe władze potrafią to odwrócić. Ja na pewno będę się to starał zrobić. I Bartłomiej Stawiarski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Cieszę się, że przyszło mi podsumować tę dyskusję. W mojej ocenie w gminie Namysłów mamy do czynienia w chwili obecnej ze swoistą epoką lodowcową. Ta epoka lodowcowa przejawia się kompletnym brakiem dialogu i ten brak dialogu jest widoczny zarówno na płaszczyźnie politycznej, bo tak jak panowie redaktorzy wspomnieliście, jeżeli chodzi o najważniejsze sprawy w mieście, to zawsze są różnego rodzaju przepychanki polityczne zamiast rozmów. To samo dotyczy dialogu pomiędzy władzą a mieszkańcami. Uważam, że wszelkie koncepcje dotyczące rozwoju miasta, one powinny się rodzić w dialogu przede wszystkim z mieszkańcami. W tej chwili w Namysłowie mamy taki styl sprawowania funkcji publicznej, że to jest rządzenie, ale to jest to rządzenie w tym złym tego słowa znaczeniu. Natomiast współczesny samorząd powinien być zarządzany. Zarządzany nowocześnie, zarządzany skutecznie, zarządzany z wizją. Ja tylko mogę na zakończenie, żeby nie zajmować czasu, powiedzieć, że o stanie przedsiębiorczości w Namysłowie świadczą dane statystyczne. W 2013 roku na terenie powiatu namysłowskiego było niewiele ponad 3000 firm. Na terenie powiatu brzeskiego już było ponad 7000 firm. Na terenie powiatu nyskiego ponad 10000 firm. Do powiatu opolskiego to już nie porównuję, bo to jest inna specyfika. Ale wyraźnie widać, że ta przedsiębiorczość jest w złej kondycji w powiecie namysłowskim. Ona wymaga szczególnego wsparcia. Uchwała Rady Miejskiej dotycząca na przykład z różnych form zwolnień podatku od nieruchomości jest w Namysłowie z 2007 roku. Od tego czasu, jak grzyby po deszczu, powyrastały w Namysłowie markety, a sytuacja przedsiębiorców się porównuje do sytuacji sprzed 7 lat. Nie wdraża się żadnych nowych mechanizmów, aby tym przedsiębiorcom pomagać. To samo dotyczy sytuacji rodzin. Gminy wszystkie dookoła wprowadzają na przykład becikowe gminne. Wołczyn wprowadził, Byczyna wprowadziła. Karty rodziny gminne są wprowadzane. To naprawdę niewiele kosztuje. W gminie Byczyna becikowe gminne rocznie kosztuje gminę 80 tysięcy złotych. Tutaj pan burmistrz mówił, że dochody budżetowe wzrastają, mają sięgnąć 80 milionów. Warto by było z tych 80 milionów ten promil jeden wygospodarować dla tych rodzin. To jest też jeden z powodów, dlaczego młodzi ludzie nie chcą tutaj zostawać. Nie ma po prostu perspektyw i czują, że nie ma w tym mieście dialogu pomiędzy władzą a społeczeństwem. Naprawdę należy ludziom dać możliwość działania i wiele inicjatyw będzie oddolnie wychodziło. Dziś jest taka okazja do dialogu właśnie. No, panie burmistrzu, pan króciutko zaczął tutaj po takiej serii różnego rodzaju zarzutów. Brak dialogu ze społeczeństwem, brak dialogu z przedsiębiorcami, no i wreszcie no problem choćby browaru. No to czas na ripostę. No, musi się pan bronić. Muszę powiedzieć, że jesteś 7-1. Dlatego postaram się wybronić. Wilcze prawo opozycji. Jeżeli chodzi o browar, ja jestem po rozmowie z prezesem. Przed świętami z nim rozmawiałem. Zadałem mu pytanie wprost. I oczywiście mi oświadczył, że takiego planu nie ma. Nie włożyliby tyle pieniędzy, chociażby w kampanię. No przecież to, co zrobiono na TVN-ie, to widzicie państwo, po to, żeby likwidować browar w Namysłowie. To już jest marka. Po prostu moce, które są w Namysłowie, już są na 100% wykorzystane. Jakie moce? Moce przerobowe produkcji piwa. Mhm. Musieli, dlatego kupili tanio. Nowoczesne braniewie EB zostało zamknięte po to, żeby produkować więcej i sprzedawać piwa. Tam właśnie. Tam właśnie. A nie ma takiego ryzyka, że tam przeniesie się dyrekcja, tym samym przeniosą się podatki? Mieliśmy takie przypadki na Opolszczyźnie. Mam takie oświadczenie od prezesa, że nie zamierza. To mówię, przed świętami była rozmowa telefoniczna, ponieważ gdzieś wyjeżdżał, ale na pewno do tematu na spokojnie wrócę, bo to jest świeży temat wyciągnięty gdzieś tak z rękawa. No natomiast chciałbym to jeszcze rynek, panie burmistrzu. Chciałbym się odnieść właśnie do rynku.
zarzuca się, że chce zamknąć rynek, ponieważ i padną tam wszyscy. No, do dnia dzisiejszego rynek nie jest zamknięty, jest otwarty. A ile jest wolnych lokali? Takie lokale, które w rynku będą sprzedawać AGD, one muszą się z rynku wynieść. No proszę, ja dzisiaj miałem trochę czasu, przeszedłem tu w rynku opolskim. No, same banki w koło, już nawet coraz bardziej te restauracyjki padają. Dlatego też to się zmieni, to ludzie sami zmienią. To nie, że to burmistrz. Dlatego też moja propozycja jest taka i mówię każdemu, że zobaczycie, tu przyjdą do rynku dobre, fajne sklepy i na pewno Centrum będzie rynek żył i funkcjonował. Chciałbym się jeszcze, jeżeli można... No, bo 7 do 1, niech będzie jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Zarzut co do, że nie pomagamy młodym, tego. Proszę, jedna sprawa. W Namysłowie żadna matka nie odejdzie z kwitkiem, czy że z żłobka, czy z przedszkola, że nie ma dla dziecka miejsca, jeżeli pracuje. Proszę sprawdzić na terenie innych miast, czy tak jest. A gwarantuję, że tak nie ma. I na to idą odpowiednie większe pieniądze, bo to przecież jest zadanie własne. Panie burmistrze, kto jest największym pracodawcą w Namysłowie? Na dzień dzisiejszy Velus. Na drugim miejscu Deal. A Browar? Browar plasuje się na trzecim. No cóż, mamy za sobą diagnozę. No, jak to zwykle bywa, ona jest odmienna w oczach władzy, w oczach opozycji. Teraz, ponieważ no, do półmetku jeszcze mamy parę minut, ale myślę sobie, że trzeba rozmawiać przy okazji wyborów bardziej o przyszłości niż przeszłości. No to właśnie, Piotrze. No tak, podstawowa kwestia. Jaki macie państwo własny pomysł na obudzenie i wykorzystanie potencjału Namysłowa? Może teraz zaczniemy od drugiego końca stołu. Bartłomiej Stawiarski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Mój program jest dosyć szeroki. Oprócz tej tak zwanej prorodzinnej gminy, o której mówiłem, na pewno kluczową sprawą w następnej kadencji będzie skuteczne pozyskanie środków unijnych. W kolejnej perspektywie unijnej będą to ostatnie tak wielkie pieniądze dla samorządów. Trzeba je w sposób mądry, inwestycyjny wykorzystać. A wie pan na co? Bo tu trzeba nakreślić pewne pomysły. Oczywiście. No, mniej pieniędzy będzie na infrastrukturę drogową między innymi. Dlatego boleję, że przegapiliśmy szansę na budowę obwodnicy Namysłowa. Przypominam, że w Głubczycach została świeżo otwarta 26 milionów złotych, a my rozmawiamy o tym, czy przejmować trasę kolejową i puszczać tam tędy drezynę. Powinniśmy rozmawiać o obwodnicy. No ale przegapiliśmy. Przede wszystkim będą pieniądze na e-usługi różnego rodzaju, e-zdrowie, e-administracja. Będą też pieniądze na innowacje. I tutaj właśnie to, o czym panowie redaktorzy mówiliście, współpraca między poszczególnymi jednostkami samorządu będzie niezwykle istotna, bo będą projekty, które będą wymagały współpracy. Które będą wymagały partnerstwa. Kończą się już projekty, w których jedna gmina czy jeden samorząd będzie mógł wziąć jakieś większe pieniądze. Będzie potrzebna tutaj szeroka współpraca. No tutaj jest ta Stobrawska Strefa Turystyki i Rekreacji, no ale to jest jeden projekt. Ja myślę, że na bazie tej strefy powinniśmy iść do przodu i tu powinny już w tej chwili propozycje kolejnych projektów takich systemowych dla tego całego obszaru padać. No ja troszeczkę boleję i tu mam troszeczkę żali do pana burmistrza i do pana starosty. Trochę przegapiliśmy walkę o subregion. Był taki moment, że mogliśmy skutecznie walczyć o subregion, tak jak Kluczbork czy Brzeg. Troszeczkę to przegapiliśmy. Jaki subregion? Na bazie tej strefy, myślę, Stobrawskiej Strefy Turystyki i Rekreacji. Tu już są wypracowane pewne modele współpracy z gminami Murów, z gminami Lubrza, z tymi sąsiednimi. To samo dotyczy na przykład ten RIPOK słynny, gdzie śmieci dostarczamy. My jeździmy z Namysłowa aż do Gortatowa. Tutaj pan burmistrz ma ekowód, świetnie przygotowaną spółkę do tego, żeby się takimi rzeczami zajmować. Także no, tak jak panowie mówili, no ale powinniśmy teraz myśleć kategoriami przyszłości i zastanowić się wspólnie, żebyśmy nie przegapili tej perspektywy nadchodzącej i myślę, że powinniśmy działać dwutorowo. Jedno to są inwestycje z programów unijnych, z programów krajowych, a druga rzecz to jest poprawa jakości życia mieszkańców i inwestycja w kulturę. W tej kolejnej perspektywie unijnej również będzie dużo pieniędzy na kulturę. Na to też zwracam uwagę. Jedną z moich propozycji programowych jest między innymi włączenie Namysłowa do tak zwanej sieci miast spokojnego życia, Citaslow. Wtedy musimy... Tak jak Prudnik. Tak jak Prudnik, właśnie na przykładzie Prudnika. I myślę, że to Namysłów ma wszelkie predyspozycje, żeby stać się miastem spokojnego życia. Także inwestować, żeby ludzie po prostu mieli z czego utrzymać rodziny, wspierać rodziny, oprócz tego dbać o jakość życia.
Julian Kruszyński, Platforma Obywatelska. Pozwólcie Państwo, że odniosę się najpierw do słów pana burmistrza, ponieważ ledwo wytrzymywałem niektóre stwierdzenia. Panie burmistrzu, pyta pan, czy chociaż jedna matka odeszła z kwitkiem, starając się o żłobek albo przedszkole. A ja zadaję takie pytanie. Dlaczego jako jedna z nielicznych gmin, gmina Namysłów, nie weszła do programu wspierania matek, które po urlopie macierzyńskim zakończonym albo wychowawczym mogłyby wrócić do pracy? Program związany z demografią marszałkowski, gdzie rzeczywiście można by było uruchomić mnóstwo miejsc pracy na wsiach do opieki nad dziećmi. Ponad 20 osób w gminie Namysłów zostało przeszkolonych, ale pan burmistrz nie podpisał tego projektu i nie przystąpił do tego projektu. Wobec tego cała energia tych ludzi została zmarnotrawiona. Panie burmistrzu, jak pan sobie wyobraża osobę, która z Brzozowca albo z Brzezinek dowozi dziecko do żłobka w Namysłowie po to, żeby podjąć pracę w Głuszynie albo w Ligocie Książęcej? Przecież to jest projekt, który właśnie miał służyć takim matkom i te matki uwierzyły w to, że rzeczywiście, jeżeli się przeszkolą, to taką pracę będą mogły podjąć. Pan mówi o żłobkach. Jak rozumiem, jeśli pan wygra, Namysłów ten projekt wejdzie. Ależ naturalnie. Mówmy o przyszłości. Ależ naturalnie. To są pieniądze, które leżą dla tych ludzi, wzięte, możliwość wzięcia absolutnie bezinwestycyjnie. Wracając do browaru Namysłów. Oczywiście, że nie ma niebezpieczeństwa, że marka Namysłów zniknie, tylko produkcja pod marką Namysłów będzie szła w Braniewie. Natomiast w Braniewie kilkaset osób dostanie pracę przy produkcji piwa marki namysłowskiej i w Braniewie również zostaną podatki z tej produkcji. Przegapiliśmy ten moment, kiedy trzeba było browar wesprzeć i kiedy trzeba było browarowi dać zielone światło do rozwoju. A jest taka szansa jeszcze? Myślę, że ta szansa została mocno zaprzepaszczona, ponieważ Braniewo zostało kupione. Także ten browar będzie uzbrojany i będzie przygotowywany do wzmożonej produkcji. Natomiast absolutnie na przykładzie browaru trzeba pamiętać o tym, że oprócz ściągania i sprowadzania zewnętrznych inwestorów, trzeba dbać o tych, którzy tutaj są. Pana pomysł na przyszłość, bo one nie padły jeszcze. Moje pomysły na przyszłość to jest cały program 11 punktów. Pozwólcie Państwo, że nie będę ich wszystkich przytaczał tutaj. Natomiast jednym z pomysłów na przyszłość to jest ożywienie rynku. Powrót rynku do życia, ponieważ rewitalizacja rynków w Namysłowie to jest jedyny taki przykład w Polsce znany mi, gdzie ta rewitalizacja zakończyła się eutanazją rynku. Pan burmistrz mówi, i tu znowu na zasadzie polemiki, że tak naprawdę to nie wie, dlaczego te sklepy są pozamykane, przecież rynek nie został zamknięty. Wprowadzenie 100% miejsc parkingowych w rynku jako miejsca płatne w okolicy całego Śródmieścia, we wszystkich praktycznie bocznych uliczkach prowadzących do rynku jako miejsca płatne parkingowe sparaliżowało rynek. Zabranie możliwości parkowania wokół ratusza to jest pozbawienie miejsc parkingowych kilkudziesięciu przedsiębiorców, którzy tam prowadzą swoje interesy. Jeżeli tak by było, panie burmistrzu, jak pan mówi, to jaki sens byłby takiej społecznej inicjatywy, jak zawiązywanie Społecznego Komitetu Obrony Rynku czy Protestacyjnego Komitetu Rynek Namysłów? Przecież ci ludzie bronią swoich miejsc pracy. Ponad 100 przedsiębiorców ma zagrożony byt, naście sklepów w tej chwili jest do wynajęcia i na sprzedaż. Dzisiaj spacerowałem po rynku. Około 20 już jest takich obiektów, które świecą pustkami. Więc absolutnie natychmiast odblokowanie rynku, udrożnienie rynku. Oczywiście, że na początku mieszkańcy rynku po tej rewitalizacji nieudanej kompletnie, która polegała na złym położeniu nowej nawierzchni kostki brukowej szerokiej, która źle została położona, źle wykonana, jest szum od opon przejeżdżających, oczywiście zwolnienie ruchu, wprowadzenie strefy zamieszkania jak najbardziej, ale ci mieszkańcy, którzy na początku protestowali, w tej chwili już nie protestują, ponieważ wartość ich nieruchomości spadła prawie o połowę i oni doskonale wiedzą, że rynek umiera. Wobec tego, jeżeli nie zrobimy szybko czegokolwiek, co spowoduje
ożywienie rynku, to wizytówka powiatu, miasta powiatowego, jakim jest rynek w Namysłowie, pięknego, starego, zabytkowego miasta, które zostało zniszczone w tej chwili urbanistycznie poprzez postawienie, przepraszam Państwa, ale kilku metalowych stoduł, które są supermarketami w centrum miasta, przy zaburzeniu komunikacyjnym, paraliżu komunikacyjnym miasta, to jest totalny niewypał. Więc mam kilka pomysłów na ożywienie rynku. Dziękujemy Panie Starosto. Artur Włodarczyk, kandydat Komitetu Przyjazny Samorząd. Własne pomysły. Ja nic nowego nie powiem niż moi przedmówcy. Żyjemy w tym samym mieście, mamy te same problemy. Jeżeli są te same problemy i wszyscy je widzą, to znaczy, że one istnieją. Więc ja tylko krótko. Ożywienie gospodarki, poprawa relacji z przedsiębiorcami i przede wszystkim promocja, żeby o mieście i gminie mówiło się i dobrze, i dużo, i w województwie, i poza nim. Włodzimierz Putowski. To wyjątkowo krótka wypowiedź była. Szanowni Państwo. Konkretna. Solidarni dla Namysłowa. Szanowni Państwo, tutaj kilka elementów było wymienionych już przez moich przedmówców. Ja nie będę do nich wracał. Wiadomo, że inwestycje, ożywienie rynku to wszystko są bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze sprawy. Mogliście Państwo chyba wspólny komitet założyć nawet. Skoro w tym temacie pewnie tak. Natomiast moim takim ideę fix związanym z kandydowaniem na urząd jest kwestia turystyki, która w Namysłowie ma ogromne szanse, a która pozostaje działem zupełnie niewykorzystanym. Proszę Państwa, mamy 100-hektarowy zbiornik, który jest kompletnie niewykorzystany pod tym kątem. Cały czas może słyszę argument, nazwę poprosimy tego? Zbiornik w Michalicach. Cały czas słyszę argument, że jest to zbiornik w celu retencji wody dla potrzeb rolnictwa i nie dzieje się z tym nic. Każdy z Państwa, kto się wybierze w tej chwili do Kluczborka, do Sycowa, do Jelcza w pobliskim województwie, zobaczy, że można te zbiorniki, które mają podobny cel, czyli retencję wody, wykorzystywać pod kątem turystycznym. Można pogodzić interesy prawie wszystkich tych, którzy chcą tego zbiornika skorzystać. Wędkarzy, żeglarzy, windsurfingowców, a przede wszystkim stworzyć miejsce, gdzie ludność Namysłowa mogłaby spokojnie wypoczywać na plaży w okresie letnim. Dzisiaj chcący to zrobić, trzeba jechać przeszło 30 km na któryś z tych sąsiednich zbiorników. Takiej możliwości nie mamy. Uważam, że należy przygotować podstawy prawne w celu takiej przebudowy zbiornika i powinna to być taka inwestycja, która przyniesie rozwój w pierwszej kolejności pewnie małej gastronomii, stworzy kilkanaście miejsc pracy w obrębie samego zbiornika, a w szerszej perspektywie rozwój chociażby agroturystyki, rozwój sieci hotelowej, a poprzez połączenie tego właśnie z innymi samorządami, sąsiednimi samorządami, można wykorzystać ten zbiornik również z Doliną Rzeki Widawy, z Borami Stobrawskimi, stworzyć cały kompleks, który można w ten sposób wykorzystać. Może się wtedy rozwijać znacznie bardziej niż w tej chwili turystyka celowa, turystyka pod kątem wędkarstwa, myślistwa i tak dalej. Można tego jeszcze można podać cały szereg przykładów, ale myślę, że czas tutaj już odgrywa rolę. Pani Urszula Łyżniak, kandydatka Komitetu Wyborczego Porozumienie Namysłowskie. Ja przychylam się do wypowiedzi moich przedmówców, ale też mam jeszcze taką wizję, którą chciałabym urzeczywistnić, kiedy zostanę już wybrana na burmistrza. Chciałabym stworzyć komórkę w gminie, która pozwoli młodym ludziom zacząć podjąć pierwszą pracę. Nie tyle podjąć, co zorganizować sobie samemu miejsca pracy. Tak jak tutaj moi przedmówcy już się wypowiedzieli, jest dużo wolnych lokali w rynku. Ludzie młodzi mają świeże pomysły, inne wizje, takie świeże wizje, które można zrealizować, ale potrzebują pomocy w załatwieniu tych takich, że tak powiem, papierkowych spraw. Tak? To zawsze jest problem na początku. Zawsze jest to problem na początku. Poza tym chciałabym wyjść też naprzeciw małym przedsiębiorcom, czyli chciałabym obniżyć podatki, jeżeli faktycznie przyspieszyłoby to w dalszych latach rozwój tych firm, bo niejednokrotnie tak się dzieje, że jeżeli te podatki obniżymy, firmy zaczynają się podnosić, tak, prężniej działać. Zauważmy, że małe firmy to są firmy, które zatrudniają, zazwyczaj są to firmy rodzinne. Na tych firmach nam zależy. Tutaj mój przedmówca też powiedział, jak działa to w Kępnie. Tak. Tam są rady kupieckie, które nie pozwalają na wejście dużych sklepów wielkometrażowych.
Pytanie, co na to mieszkańcy, którzy też lubią kupować tanio. Oczywiście, tylko żeby kupować, w ogóle żeby pójść do sklepu, trzeba najpierw zarabiać. Najpierw trzeba stworzyć miejsca pracy. Dzisiaj miejsca pracy, zresztą zawsze jest tak, że jeżeli ktoś ma pracę, ma poczucie własnej wartości, ma poczucie tego, że jest potrzebny, spełnia się. To jest bardzo ważne, to jest podstawowa zasada. My czujemy się wtedy ludźmi wolnymi, jeżeli mamy pracę. Dlatego tutaj będę kładła nacisk właśnie na te aspekty. Sławomir Gradzik, SLD. Ja bardzo się cieszę, że wszyscy moi przedmówcy dokładnie utożsamiają się z programem Lewicy, jaki Lewica proponuje w Namysłowie. Namysłowski powiat jest osób bezrobotnych. Proszę pozostawić sobie komentarze dla siebie, panie Putowski. Także jestem przekonany, że program wyborczy Namysłowskiej Lewicy, czyli na czterech filarach, zdrowo, mądrze, bezpiecznie i samorządnie, spełni wszystkie te rzeczy, o którym przedmówcy moi mówili. Moim głównym hasłem wyborczym jest lokalna gospodarka i nowe miejsca pracy. O tym, o czym zaczęliśmy naszą debatę. Najważniejszy problem, jaki dotyczy regionu Namysłowa. Tam, gdzie praca, tam jest dom. Bez tej pracy nie będzie ludzi. Koledzy tutaj przytaczali cyfry, ile osób opuściło Namysłów. Dokładnie 1000 osób opuściło powiat namysłowski. I ta stagnacja w jakim czasie? W ciągu ostatnich 4 lat, z tego co mam dane z GUS-owskie. Dlatego cieszę się, że wszyscy moi kontrkandydaci będą wspierać lokalną gospodarkę i te nowe miejsca pracy. Wszystko można znaleźć w moim programie wyborczym, w naszym programie wyborczym www.namysłowski.sld.org.pl. A jeśli chodzi o mieszkańców, to cała gmina, panie burmistrzu, proszę mnie poprawić, ma 42 tysiące mieszkańców, a Namysłów, powiat, przepraszam, a 6 tysięcy ma sam Namysłów. Gmina Namysłów, 16300. Rozumiem, czyli to 1000 osób, bo tutaj chodziło o te 1000 osób, to jest w skali całego powiatu, czy powiatu? Takie są dane GUS-owskie. Oddajemy głos pani Teresie Cegleckiej-Zielonce, kandydatce Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Szanowni Państwo, z wypowiedzi przedmówców wszyscy mają już właściwie gotową receptę na poprawienie sytuacji w naszym mieście. Ja także bardzo bym chciała, by się poprawiła. Przede wszystkim, jeżeli będę miała wpływ na relacje między urzędami, to zrobiłabym wszystko, żeby była normalność, żeby urzędnicy, przedstawiciele urzędów, pan burmistrz, pan starosta, współpracowali bardzo dobrze i we wszystkich dziedzinach. Zacznijmy od zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze. Tu musi być wielka współpraca, jeśli chodzi o nasz namysłowski szpital. W tej chwili samorządowa spółka, w której wszystkie samorządy powiatu mają swój udział, tak. A najwięcej ma powiat. Problem jest bardzo wielki. Zadłużenie jest duże, nie będziemy przytaczać kolejnych liczb, ale to wszystko można wyprowadzić. To wszystko da się zrobić, jeżeli będzie dobra wola i o tą dobrą wolę też będziemy walczyć. Ale konkrety to oczywiście to, co już powiedzieliśmy, inwestycje. Czyli rozpoczęłabym, jeżeli będę miała wpływ na poprawienie sytuacji, aby powstały nowe miejsca pracy i żeby właśnie młodzież czy nawet starsi nie wyjeżdżali z naszego miasta, to udać się do Opola. Tam jest instytucja w Urzędzie Marszałkowskim i można dowiedzieć się, jakich inwestorów można sprowadzić. Mówię o CRG, którzy inwestorzy byliby zainteresowani naszym terenem. To jest bardzo ważne, aby ich przyciągnąć, a przede wszystkim, żeby mieć rozeznanie, co można w tym temacie zrobić. Zdrowie dzieci i starszych jest istotne. A więc już począwszy od pierwszaków, chodzą do szkoły z wielkimi, ciężkimi torbami. Zlikwidowałabym to. Wpłynęłabym na to, aby wspólnie z wychowawcami, z dyrektorami szkół plecaków nie było, aby książki pozostawały w szkole. Oczywiście to szeroko można na ten temat mówić. No problem ogólnopolski. To jest problem ogólnopolski, ale Namysłów również ma ten problem. Zdrowie dzieci to zdrowa żywność w sklepikach. Codziennie, pół dnia spędzają czas w szkole i tam właśnie się dożywiają. Nawet jeżeli mama przygotuje tą zdrową kanapkę. Na szczęście jest już ustawa uchwalona. Jest już ustawa, ale ponieważ mówimy o programie, a przed wprowadzeniem ustawy ja już program miałam przygotowany, więc muszę o tym powiedzieć. Cieszę się, że Góra również myśli tak, jak my tutaj na dole. Wprawdzie od 1 września 2015, tak ale zawsze. A można to zrobić prędzej już u nas, prawda? Lokalnie.
harcerze, harcerstwo. Ja od dziecka jestem harcerką i jest mi to bardzo bliskie. To jest wspaniała forma nie tylko wypoczynku, ale wychowania. Harcerze w każdej klasie. To nie znaczy, że wszyscy mają obowiązkowo należeć do tej organizacji, ale zachęcić. Tam się zdobywa wszystkie umiejętności, takie, które później procentują w naszym dorosłym życiu. My właśnie o tym mówimy, że trzeba i solidarnie, trzeba wspólnie, że trzeba myśleć o innych. I to właśnie tych cech się nabywa, działając w grupie. A więc jeszcze raz, harcerze. Harcerze w każdej szkole, w każdej klasie. Powinniśmy pomyśleć o starszych. Oczywiście dbamy o starszych. Jeżeli mamy rodzinę, która mieszka w tym samym miejscu, to dbamy o naszych seniorów. Ale nie zawsze rodzina jest, bo często, już mówiliśmy, wyjeżdżają za chlebem za granicę. I należy tymi starszymi się zająć. Istnieje forma wspólnego spędzenia czasu, jak uniwersytety trzeciego wieku. Ale to jest za mało. To jest raz w tygodniu, raz w miesiącu. Ja myślę o Centrum Aktywności Seniora, aby na co dzień seniorzy mieli swoje miejsce, aby mogli się spotkać nie tylko z sobą, ale to jest bardzo ważne, żeby spotykać się, rozmawiać, ale przede wszystkim, żeby zadbać o ich zdrowie, również pomyśleć o ich zainteresowaniach. To się dzieje, my to robimy, ale to jest wszystko dorywczo, a ja bym chciała, żeby to było na co dzień. No i oczywiście to, o czym już mówiliśmy, o rynku. Od kilku lat ja także mówię nie dla zamknięcia rynku. Pewnie, że jest przyjemnie, jak jest deptak, jak możemy sobie pospacerować, odpocząć, ale no niestety nie stać na tylko na spacerowanie i takie lekkie spędzanie czasu, bowiem nasze bezrobocie 16-17% nie pozwala nam na to. My możemy wypoczywać, jeżeli będzie nas na to stać. A w tej chwili musimy zadbać o te miejsca pracy, które jeszcze istnieją. Niewiele jest miejsc pracy w rynku, jak już mówili koledzy, koleżanka, ale trzeba podkreślić i zauważyć, to są firmy rodzinne. Od lat pracują i trzeba uszanować to, że stworzyli dla siebie miejsce pracy i dla innych. Nie można tego zlikwidować, bo oni nigdy nie będą konkurować z marketami, o których mówiliśmy już od poprzedniej kadencji, co najmniej, bo też taka debata była, więc powtarzamy te kwestie, ale ten problem dalej istnieje. Pan burmistrz, panie burmistrzu, Krzysztof Kuchczyński, padło wiele konkretnych propozycji. Ma pan własne? I co pan sądzi o tych, które padły? Ciekawe. Ciekawe propozycje, ale powiem tak. Jak teraz znajomi się pytają, powiedz, co ci się najbardziej nie udało zrobić, to ja mówię między innymi to, że nie udało mi się pozyskać miejsc pracy dla naszych pań. Szczególnie mi chodzi właśnie o kobiety. I niejednokrotnie, jak słyszę zarzut, że w Namysłowie to mamy tylko supermarkety, to jest mi przykro, bo między innymi większość pań w tych supermarketach ma zajęcia. Ale dobrze by było, żeby jeszcze była dobra firma, duża firma, która mogłaby zatrudnić przede wszystkim, uważam, panie. A te supermarkety, to proszę zwrócić uwagę, przeważnie PKE to jest rejestracja właśnie tam Kępno, z tamtych stron, przyjeżdżają do nas na zakupy. Przyjeżdżają do nas na zakupy, a później idą na basen, który też między innymi no, żyje z tych pieniędzy. Są ciekawe, bo tak jak teraz tu rozmówca mówi, że tak, przespaliśmy obwodnicę. My obwodnicy żeśmy nie przespali. My czekamy w kolejce na obwodnicę, ale proszę zwrócić uwagę, droga krajowa 39 przez całą naszą gminę, jak wygląda? Super, nowa, duża inwestycja generalnej dyrekcji. Inwestycja, która przebiega również nie tylko przez wsie, ale i przez centrum miasta. Następnym naszym staraniem musi być, i to w programie również i moim, jest obwodnica Namysłowa. I mamy nadzieję, zresztą po różnych rozmowach, że ten temat wróci bardziej poważnie w 2020. Dość późno, bo na razie mówi się o innych obwodnicach. Jesteście daleko na liście. Jesteśmy i dlatego musimy tu wszyscy w jakiś sposób ko tego chodzić i głośno krzyczeć, bo najważniejsze dla nas, dla Namysłowa, jeżeli chodzi o rozwiązanie komunikacyjne, to będzie obwodnica. Powiat Namysłowski, zdaje się, nie ma parlamentarzysty w tej chwili, tak?
Nie ma. Nie ma. No bo to jest jakby też... Nie mamy. To był Łukasz Tusk. Łukasz Tusk, tak. No Łukasz Tusk właśnie przecież zastąpił... Andrzeja Bułę. Marszałkiem. No to może to jest jakieś przełożenie, jakiś lobbing na posła może, żeby tam krzyczał w Sejmie. Panie starosto, Platforma Obywatelska w końcu. Szanowni Wasz poseł. Szanowni Państwo, problem obwodnicy nie jest problemem oderwanym. On nie istnieje samodzielnie, prawda? Dlatego wielkie nadzieje wiążemy z projektem, którego i Platforma, i Powiat jest pomysłodawcą i realizuje. To jest pomysł Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji. Ogromny projekt, który zakłada w tej chwili dotacje zewnętrzne, czy właśnie finansowanie zewnętrzne ze środków unijnych na poziomie 8,5 miliona euro. Takiego projektu jeszcze nie realizowaliśmy. Ten projekt jest realizowany w szerokim partnerstwie. Partnerstwie 9 gmin. I tutaj gmina Namysłów przystąpiła właściwie jako jedna z ostatnich gmin, prawie za uszy wciągnięta do tego projektu. A na ile gmina skorzysta na tym projekcie? Konkretnie gmina Namysłów. Gmina Namysłów będzie jednym z większych beneficjentów po gminie Pokój. Pokój ma około 11 milionów, a gmina Namysłów, panie burmistrzu, ponad 5 milionów, prawie 6 milionów. Wobec tego jest... Ponad 8. Proszę. To jest jednym z większych beneficjentów tego projektu. I ja bym nie traktował wydarzeń takich gospodarczych jak budowa obwodnicy w oderwaniu od innych zdarzeń, które będą istniały na naszym terenie. Tak? A tutaj odpowiadając jeszcze panu Stawiarskiemu. Szanowni Państwo, pomysł i realizacja projektu Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji jak gdyby nie ma nic wspólnego z subregionem. Subregion Kluczborsko-Namysłowsko-Oleski jest jednym z pomysłów i jednym z projektów, który pomoże strefie. To jest jeszcze jeden ze sposobów na doładowanie tego pomysłu strefy. Tak? Mówiliśmy o sporcie, o rekreacji, o rehabilitacji, o turystyce. No właśnie o to chodzi, że spinamy tym projektem bardzo taką dużą klamrą właściwie wszystko. Zauważcie Państwo, że w Namysłowie nie ma hali widowiskowo-sportowej. Aż się prosi, no 2000 ludzi, 3000 ludzi. Nie mamy takiego obiektu, gdzie można by było przeżywać jakieś wydarzenie kulturalne czy większe sportowe. Koncerty. Większe koncerty. Nie możemy sobie na to pozwolić. Stadion jest miejski w stanie opłakanym. Nie jest dostępny dla wszystkich. Nie wszystkie kluby sportowe mogą z tego korzystać na równi. Nie ma lodowiska sztucznego takiego, które by było ogólnie dostępne, szeroko dostępne i tak dalej. Więc to wszystko się wpisuje w tą koncepcję i do tego liczymy. To ja tego nie przyjmuję. Jak nie ma liczymy, lodowiska, że ta jeżeli mamy lodowisko. Strefy. No przecież, panie starosto, no proszę takich rzeczy, no jest pan z Namysłowa, to proszę nie kłamać. Tak. Mamy lodowisko, nie mamy krytego lodowiska. Panie burmistrzu, ile lodowisko było otwarte przez okres ferii zimowych chociażby? Jest otwierane, jeżeli jest sprzyjająca pogoda. Ja nie mówię o lodowisku krytym. A ja mówię o lodowisku takim, który jest powszechnie dostępny i to jest mój pomysł na rynek, które będzie od miesiąca grudnia czynne do miesiąca marca do temperatury plus 10 stopni. Czyli instalacja taka, która ściągnie mieszkańców i młodzież i wypełni ten okres zimowy w rynku, żeby było przyjemnie, sympatycznie i żeby można było tam dobrze spędzać czas. Oby nie było jak z basenem. Oby nie było jak z basenem. Czyli rozumiem, pan Kruszyński jest za otwarciem rynku, czy za zamknięciem w tym momencie, bo nie bardzo za rozumiem. Otwarciem i za zrobieniem na rynku lodowiska? Nie. Rynek ma pełnić wiele funkcji. Rynek ma pełnić wiele funkcji. Są to funkcje i kulturalne, ale również funkcje handlowo-usługowe. Jedno z drugim nie koliduje w żaden sposób. Rynek ma być żywy, ma być gwarny i ma być wizytówką miasta i powiatu. Mamy jedno jedyne miasto w powiecie i to jest nasze miasto powiatowe Namysłów i rynek jest własnością wszystkich mieszkańców powiatu. Nie jest własnością wyłącznie Namysłowa. Wobec tego wszystkie funkcje rynku absolutnie powinny być spełniane. Nie zrobimy tego,
nie zwalniając przedsiębiorców z czynszu. Oni już nie mają w tej chwili z czego te czynsze, podatki od powierzchni, nie mają z czego tych podatków od powierzchni płacić. Nie mają miejsc parkingowych, wobec tego jest konieczny parking wielopoziomowy tuż za pierwszymi kamienicami za rynkiem, po to, żeby w ten sposób wyrównać szanse tych przedsiębiorców w zderzeniu z supermarketami, gdzie parkingi na ogromnych połaciach są bezpłatne. Zaproponujemy naszym przedsiębiorcom bezpłatny parking wielopoziomowy, który będzie również pełnił funkcję garażu dla mieszkańców rynku. Rynek będzie żywy, rynek będzie przejezdny i rynek będzie spełniał wiele funkcji takich, jakie spełniają rynki miast powiatowych. Co państwo na to? No nim to wielopoziomowy parking, to myślę tak do ostatniego zdania, to parkingi w tej chwili bezpłatne. Właśnie na ten czas, kiedy taka bieda narodowa, no, bo to czas jest wprost powiedzieć. Uważam dokładnie, że należałoby wyrównać szanse przedsiębiorców z rynku i przedsiębiorców z targowisk. Przy targowisku mamy piękne, bezpłatne parkingi, natomiast niestety no, w rynku przyjeżdżając na zakupy musimy płacić, co nie sprzyja przedsiębiorcom w rynku. Bartłomiej Stawiarski. Ja chciałem w odpowiedzi panu burmistrzowi powiedzieć, ja nie twierdzę, że obwodnica nie jest do wybudowania, tylko mówię, że przespaliśmy ten okres największego prosperity na infrastrukturę, ale chciałem państwu zadeklarować, że ja po zostaniu burmistrzem doprowadzę do tego, żeby ta obwodnica została wybudowana. Natomiast tutaj, panie starosto, pan nie ma do końca racji. Był taki moment w negocjacjach, kiedy była szansa na tak zwany subregion Stobrawski, którego Namysłów byłby centrum, a nie Kluczbork. No, proszę wybaczyć, no, ale powiat namysłowski ma niewiele wspólnego z powiatem oleskim pod względem kulturowym, infrastrukturalnym i tak dalej. No, na pewno bliżej by nam było gdzieś z Murowem, z Lubszą. No, muszę się odnieść jeszcze do miejsc pracy. Z perspektywy pana burmistrza rozumiem, że markety są bardzo atrakcyjną inwestycją, no bo generują podatki do gminy, z których gmina może prowadzić jakieś kolejne działania, prowadzić kolejne inwestycje. Natomiast z punktu widzenia społecznego, warunków pracy dla tych kobiet, które tam pracują, to jest to zatrważająca sytuacja. To są umowy na 1/8 etatu, te kobiety nie mogą wychowywać dzieci. To samo jeszcze powiem z tym największym naszym zakładem pracy, którym się tu wszyscy tak chwalimy. Pozwalniał pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i przez Agencję Pracy zatrudnił. My mówimy o inwestycjach, ale mówmy też o godnych warunkach pracy, proszę państwa. No bo jeżeli nie będzie jakiegoś minimum socjalnego dla tych głów rodzin, dla tych mężczyzn i kobiet, którzy pracują na utrzymanie rodzin, to nie będzie dzieci, nie będzie stabilizacji, nie będzie demografii, nie będzie niczego. No my się staniemy skansenem. Ja tylko na zakończenie powiem, jak było z konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości z prezesem Jarosławem Kaczyńskim w Opolu niedawno, to padło takie słowo, że Namysłów to jest półksiężyc biedy. Półksiężyc biedy w województwie opolskim i tak naprawdę jest. Urszula Łyżniak na finał, bo już musimy powoli kończyć. Walczymy o nowe miejsca pracy, nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Będziemy walczyć o obniżenie podatków. Ja będę walczyć o obniżenie podatków. Mam pomysł na rynek, który może być zamykany po godzinie 18-19, jeżeli chcą tego mieszkańcy, którzy tam mieszkają, bo i ich zdanie też musimy uszanować. Jest kwestia chociażby zamykania ruchu po godzinie 18. Czyli znalezienie wtedy kompromisu. Naprawdę można znaleźć kompromis. Proszę państwa, ale kto prowadził konsultacje społeczne? Jedno zdanie, jeżeli można, musimy kończyć. Bo tak czekam spokojnie na swoją odpowiedź. Ja też mam receptę na rynek. Osobiście jako Sławomir Gradzik i Sojusz Lewicy Demokratycznej jesteśmy za otwarciem rynku. Tylko to powinny być konsultacje społeczne, tak jak tu kolega Stawiarski powiedział. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest za referendum w powiecie namysłowskim. W oczywiście, że tak. To powinno być konsultowane. Nie jedno może zdanie. Być tak, że każdy sobie burmistrz czy władza wykonuje swoje jakieś widzimisię, bo chce zamykać rynek czy nie. Włodzimierz Pudowski. Szanowni państwo, władze winny wspierać przede wszystkim naszych pracodawców i lokalny biznes, ponieważ dzisiaj to oni też generują miejsca pracy. To oni mogą zapewnić nasze miejsca pracy dla nas tutaj, dla mieszkańców Namysłowa, dla mieszkańców gminy Namysłów, dla mieszkańców powiatu Namysłowa. Julian Kruszyński, jedno zdanie, bo naprawdę musimy kończyć. Chcę zdementować to, co powiedział pan Stawiarski. Absolutnie Namysłów nie miał szans nigdy na subregion namysłowski. Nie było takich dyskusji. Panie starosto, było, minęło. Rozmawiamy o tym, dziękuję, co będzie się działo w najbliższych latach. A ja bardzo chciałbym zaprosić jeszcze wszystkich mieszkańców gminy Namysłów na wybory. To są najważniejsze wybory
Zapraszam, i widzimy, że w Namysłowie będzie naprawdę wszyscy ciekawie. I na najbliższą debatę 7 listopada o godzinie 17 w Domu Kultury debata porozmawiamy otwarta o Namysłowie dla i Namysłowianach, otwarta dla mieszkańców. Niestety jednej partii. No to już, nie bez, to już bez nas. Naszymi gośćmi byli Krzysztof Kuchciński, Teresa Ceglecka-Zielonka, Sławomir Gradzik, Urszula Łyźniak, do wzięcia udziału w wyborach. Włodzimierz Putowski, Artur Włodarczyk, Julian Kruszyński, Bartłomiej Stawiarek. Pozdrawiam serdecznie. A debatę prowadzili Piotr Moc i Marek Świerc. Dziękujemy też publiczności. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.